Dwa lata temu od Daniela dostałem taką lokomotywę. Dzisiaj prezentuję ten sprzęcik, firma Goodslot. Prezent Daniela. Dani kupił tą lokomotywę na części, ale potem postanowił sobie ją naprawić. Szyby są robione przez niego z pleksji. Silnik też chyba jest wymieniony na nowy, z tego co pamiętam. Czy z DVD to nie wiem, nie pamiętam, ale wiem, że jest dostawiony silnik nowy, mocniejszy. Który silnik nie ma oryginalny, chyba z tego co pamiętam, to jest lokomotywa V180-059 firmy Guzlow. Fajne malowanie, takie fioletowe. To jest tutaj mój segregator z lokomotywami. Mam numerowane, popisane według kupna. 3 prezentów. Także malowanie bardzo mi się podoba. Lokomotywa malowana biało-fioletowo. V180-059 firma Guzlow. Także bardzo fajna lokomotywa, bardzo mi się podoba. Także 2 lata temu dostałem ją od Daniela w prezencie. Także malowanie jest Daniela własnoręczne. Także fajna lokomotywa. Czyli wszystkie moje lokomotywy puszczałem na makietach, ale nie robiłem takiej prezentacji jak teraz. To sobie postanowiłem, że w tym roku sobie zrobię taką prezentację lokomotyw i pokażę każdą lokomotywę, jaka firma i w ogóle skąd. Także ja mam praktycznie wszystkie lokomotywy w większości używanych, czy tam po naprawie, czy prezentów. Nowość to u mnie rzadkość, ale też się zdarzają nowe. No i lokomotywa jest na torach, a że ona ma mocniejszy silnik, to zawsze jeździ na makiecie wewnątrz tortu, bo tam jest zasilacz i sterownik mocniejszy niż pikowski, dlatego tutaj przeważnie ona grzeje. Pokażę teraz moją półeczkę nową. Tutaj dorobiłem sobie, tak jak w ostatnim filmiku pokazywałem, takie sklejki. Na dole już widzimy waporowozy, lubiłka wyżej, tu mam tor. Na samej górze toru jeszcze nie ma, ale tam jeszcze coś na razie się szymuje, bo nie mam toru. Znaczy mam tor, ale szkoda mi, bo potrzebuję do makiety modułowej, jaką będę robił w piwnicy. Na razie remontuję pewniczkę sobie. Kilka lat była w nieużytku. Stała sobie pewnica pusta.
Ale sobie pomyślałem, że trzeba w końcu z niej korzystać z tej piwnicy i zrobić tam sobie makietę modułową. Porobić moduły tu w mieszkaniu, potem znieść na dół, poskręcać i... No zobaczymy, no na razie robię piwnicę. Może w sierpniu już ruszę z modułem pierwszym. Jak dobrze pójdzie. Tak wygląda lokomotywa firmy Guzlow V180-059. Bardzo mi się ta lokomotywa podoba. To bardziej mam takie nietypowe malowanie fioletowe. Jest elegancka.